Chciałam zapytać o film Wojciecha Smarzowskiego, o Wesele, ponieważ dla wielu osób to jest film kultowy. Jestem ciekawa, jak wspomina pani pracę na planie i z aktorami. No, dla mnie też jest to film kultowy. Cieszę się, że wzięłam w nim udział dzięki Wojtkowi. No to było takie doświadczenie, oprócz tego, że wspaniała ekipa ludzi i fantastyczna praca, właściwie taka bez zero konfliktowa, bez żadnych takich stresów, napięć, mimo że też nie było dużo czasu i trzeba było się sprężać i warunki były trudne i trudne te sceny były. To oprócz tego też było takie poczucie, że się pracuje na czymś takim wyjątkowym. Mimo, że przecież nie wiedzieliśmy, że ten film odniesie taki sukces, że stanie się właśnie filmem kultowym, jak nad nim pracowaliśmy. Nikt z nas nie zakładał takiej rzeczy, a teraz będzie kultowo, jest kultowo. Ale czuliśmy, że jest to ważny film i zresztą jak ja przeczytałam scenariusz, to od razu marzyłam o tym, żeby zagrać w tym filmie i tak mi się strasznie to podobało. I to poczucie takie, że właśnie jest to coś, co na pewno przyjdzie do historii, no i chyba się jakoś nie myliliśmy. I potem te wszystkie właśnie nagrody i takie, nawet może nie tyle te nagrody, co pani powiedziała, że dla wielu rzeczywiście ten film jest filmem ważnym i że mimo już wielu, wielu lat, bo to już prawie dziś, ostatnio właśnie sobie uświadomiłam, że te 10 lat minęło od momentu, kiedy kręciliśmy ten film. Będzie mijało teraz w lipcu 10 lat, więc już taki czas, który coś jakby nam mówi, że dla wielu jest to film właśnie ważny i pewnie taki pozostanie na długo. Także chyba się udało.